Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jak widzicie, kawka. Rano kawka, wieczorem kawka, w nocy kawka. To nie jest akurat taka, po której spać nie można. Chociaż na pytanie, czy jest w niej kofeina, nie wydaje mi się. Aczkolwiek, jak mawia Wojtek, jak powiedział mi Wojtek Frączyk, na jedną filiżankę kawy schodzi około 8 gramów kawy. Natomiast w naszym wypadku na jedno piwo takie, to tu jest mniej niż jeden gram, więc raczej nikt nie będzie miał problemów ze snem. Zaczynam od kawki Coffee Ale. No, kawkę Coffee Stout znacie. To było piwo, które pojawiło się na Międzynarodowy Dzień Stoutu, pierwszy International Stout Day w 2012 roku. W 2013 uważaliśmy Kreta, a kawkę cały czas mieliśmy powtórzyć, ale ciągle nie było okazji. Znaczy nie było okazji, były inne piwa do ważenia, no i tak się odsuwało, to odsuwało, odsuwało. No aż w końcu żeśmy stwierdzili, że teraz. No a z drugiej strony od dawna mi chodził pomysł po głowie, żeby uważać jasne piwo z dodatkiem kawy. Żeby ta kawa była taka na pierwszym planie. To jest troszkę podobny pomysł co z Rhino i z Lemurem. Czyli żeby rzeczy, które zwykle są w ciemnych piwach, czyli wędzonka, czyli płatki dębowe, żeby je wyeksponować na pierwszy plan w jasnym piwie. No i tak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Ekstrakt 11,8, alkohol 4,9% objętości, chmielone Galaxy i Amarillo, Galaxy na goryczkę. Słody Pale Ale, pszeniczny, karachel, czyli karmelowy i zakwaszający w celu jakby podtrzymania barwy. Myśleliśmy nad tym, żeby dać jakąś inną nazwę, może łaskun, może jakieś inne zupełnie zwierzę. Ale potem stwierdziliśmy, że kurde, ta kawka jest taka super i tak pasuje do tego piwa, że zostawiliśmy, po prostu zrobiliśmy kawka Coffee Stout, kawka Coffee Ale. No i tyle. Spróbujmy zatem, jak wyszła kawka Coffee Ale na spokojnie, bo piłem ją w zasadzie tylko na premierze. Dobra. Piana niezbyt obfita, ładna taka złocista barwa, złocista, takie głębokie złoto wpadające w bursztyn może, chociaż u mnie to jest raczej złoto. Delikatne zmętnienie, piana jak już mówiłem słaba, no i aromat. W aromacie kawa przemieszana z cytrusami, z Amarillo. Aromat kawy szczególnie się ujawnia po ogrzaniu. Także gdyby Wam podano za zimną kawkę, za zimne to piwo, to poczekajcie albo ogrzejcie sobie w dłoniach. Goryczka średnia po pierwszym łyku. Po trzecim dalej średnia, goryczka dalej średnia, lekkie nuty cytrusowe, wyraźna kawa, natomiast nie ma wątpliwości cały czas, że pijemy pale ale, czyli jasne ale. No chyba żeby zamknąć oczy, to może by przyszły jakieś skojarzenia z jakimś ciemnym czarnym piwem. No, goryczka po czwartym łyku jest w stronę wysokiej, więc nie jest źle. I to taka kawowa dosyć ta goryczka jest. Jeżeli ktoś nie przepada za kawą, to niekoniecznie musi kupować kawkę. Jeszcze muszę dodać, że rzeczywiście dodaliśmy tu kawę i tę kawę ma być czuć, więc jeżeli ktoś, bo przy pierwszym piwie były takie sugestie, że po co dodawać kawy, jak można dodać słodów, które dadzą aromaty kawy. Można, ale my chcieliśmy dodać kawy.
Ja jestem zadowolony z efektu. Jest tutaj przy tym jasnym piwie jest taki efekt wow, bo pijemy jasne piwo, widzimy jasne piwo. Pachnie nawet trochę cytrusami, natomiast w smaku goryczka jest taka kawowa, lekko palona, chociaż tu słodów palonych nie było. I ten aromat kawy. Pewnie nie każdemu to będzie smakowało. Trudno. Nie jest naszym zamiarem ważyć piwa, które będą smakowały wszystkim. Wręcz przeciwnie. Byłoby to dla nas jakimś despektem, gdyby tak się stało. Wasze zdrowie kawką jasną i za chwilę wrażenia z degustacji kawki ciemnej.